Godzięba. Złudzenia Pawła VI. Proces poszukiwania przez Stolicę Apostolską jakiejś formy ułożenia stosunków z państwami komunistycznymi uległ przyspieszeniu po śmierci Piusa XII w 1958 roku oraz rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II. Paweł VI był przekonany o konieczności wypracowania kompromisu z Moskwą i innymi państwami komunistycznymi, stąd uniemożliwił potępienie doktryny komunistycznej przez Sobór Watykański II, czego domagało się wielu biskupów. W efekcie w 1964 roku doszło do zawarcia porozumienia z Węgrami, na mocy którego w zamian za zgodę na obsadę wakujących diecezji rząd Kadara uzyskał prawo weta przy nominowaniu biskupów, ci zaś musieli składać uroczyste ślubowanie wierności państwu. Analogiczne porozumienie w 1966 roku podpisano z komunistyczną Jugosławią Tity. Szczególne miejsce we wschodniej polityce Watykanu miała Polska. Po wyborze w 1958 roku nowy papież Jan XXIII zdecydował się nie zapraszać przedstawicieli emigracyjnych rządów Polski i Litwy do złożenia listów uwierzytelniających, co było równoznaczne z osłabieniem pozycji ambasadora rządu RP Kazimierza Papę. W wydaniu Annuario Pontifico za 1958 rok nie znalazła się wzmianka o polskiej placówce dyplomatycznej, mimo iż ambasador Papé odbył w 1958 roku szereg rozmów z urzędnikami Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Ostatecznie jednak wobec braku spodziewanej reakcji komunistycznej Warszawy nie doszło do likwidacji polskiej i litewskiej placówek, a jedynie w styczniu 1959 roku zmieniono status ambasadorów na mniej reprezentacyjny, zarządców spraw ambasady, czyli administratorów placówek. To znaczne obniżenie rangi tych placówek było wyraźnym sygnałem, że Watykan nadal był skłonny do rozmów. We wszystkich nieformalnych rozmowach władze PRL żądały uznania przez Watykan praw do tzw. ziem zachodnich. Taka postawa komunistycznych władz spowodowała, iż sprawa stosunków PRL ze Stolicą Apostolską stanęła w martwym punkcie na prawie 3 lata. W trakcie spotkania Jana XXIII z polskimi biskupami przybyłymi na inaugurację soboru w październiku 1962 roku, papież, wspominając postać pułkownika Francesco Nullo, uczestnika powstania styczniowego, wyraził radość, iż Polacy nadal pamiętają o nim, mimochodem dodając: w tym również na waszych ziemiach zachodnich, po wiekach odzyskanych. Ten gest, który wywołał konsternację w Bonn, był znaczącą deklaracją polityczną, świadczącą o chęci zawarcia porozumienia z komunistyczną Warszawą. Jednak decyzja Gomułki o odmowie wydania paszportów części polskich biskupów, bezpardonowe żądanie ostatecznej likwidacji watykańskiej placówki rządu RP, a przede wszystkim brutalne przemówienie Zenona Kliszki wygłoszone na zjeździe komunistycznej partii Włoch, w trakcie którego uznał, iż zawarcie konkordatu wymaga przyjęcia przez hierarchię kościoła zasady pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych oraz przyjęcia przez hierarchię narodową zasady lojalności kościoła wobec państwa ludowego, skłoniło Watykański Sekretariat Stanu do ostrej polemiki wskazującej na liczne prześladowania wiernych w komunistycznej Polsce. W Osservatore Romano ukazał się także artykuł redaktora naczelnego Federico Alessandriniego pod wielce znamiennym tytułem Nieprawda pana Kliszki, w którym autor przypominał, iż poprzedni konkordat z 1925 roku został jednostronnie zerwany przez władze komunistyczne, które uczyniły to, przytaczając racje nieistotne w bezpłodnym usiłowaniu podburzenia katolików przeciw Stolicy Świętej. Jednocześnie wskazywał, iż nie jest nowe, a nawet jest stałe, świadome przekręcanie prawdy. I tak w krajach głęboko i mocno katolickich rządy komunistyczne nie rezygnują ze swego ateistycznego i niwelującego totalizmu. Dowód, że między komunizmem a religią żadne pojednanie nie jest możliwe. Ton tego artykułu nie uświadomił Gomułce, iż jego pomysł na ułożenie stosunków z Watykanem za pomocą szantażu i gruźb był nieskuteczny. W trakcie swej rozmowy z prymasem Wyszyńskim w kwietniu 1963 roku przywódca PZPR butnie stwierdził, iż to nie jest 1957 rok, sytuacja jest zupełnie inna, dlatego też w ogóle na pierwszym etapie zdaniem moim nie mogą wchodzić w grę żadne warunki dotyczące praw kościoła w komunistycznej Polsce.
Kardynał Wyszyński skomentował tę rozmowę w swoim pamiętniku z niezwykłą dla niego ostrością. Być świadkiem sloganowego kłamstwa, ciasnoty, tupetu półinteligenckiego nie jest łatwo. W tych warunkach wielkie rozgoryczenie prymasa wywołało wsparcie władz komunistycznych przez środowisko Tygodnika Powszechnego. W artykule Otwarcie na Wschód, opublikowanym w listopadowo-grudniowym numerze Więzi z 1963 roku, Mazowiecki i Wielowiejski podkreślali, iż zerwanie z politycznym antykomunizmem ma decydujące znaczenie dla autorytetu i rozwoju Kościoła na świecie. Jednocześnie polemizując ze stanowiskiem prymasa, dowodzili, iż nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż śmiała i głęboka odnowa katolicyzmu nie jest w Polsce możliwa do przeprowadzenia, ponieważ Kościół stoi u nas w obliczu ofensywy ateistycznej. W tym samym czasie Stanisław Stomma po przybyciu do Rzymu na zaproszenie prymasa rozpowszechnił bez jego zgody wśród urzędników sekretariatu stanu tak zwaną opinię, w której kłamliwie oskarżał kardynała Wyszyńskiego o rzekome torpedowanie porozumienia z rządem PRL oraz opisał starania swego środowiska na rzecz pojednania między państwem a kościołem. Działania te jednoznacznie wspierały grę Gomułki, której celem było wyeliminowanie prymasa z rozmów z Watykanem. W odpowiedzi na te ataki prymas Wyszyński złożył w sekretariacie stanu memoriał, w którym ostrzegał, iż istnieje niebezpieczeństwo zaplątania się w iluzję i podstępy, gdyby rozmowy były prowadzone przez osoby należące do reżimu z jednej strony, z drugiej zaś przez osoby, które nie mając doświadczenia kontaktów z komunistami, mogłyby bardzo łatwo dać się omotać ich podstępnym metodom. Nie należy zapominać ich łatwości w wyrażaniu łaskawych komplementów, lecz jak także nieszczerych, jeśli nie fałszywych. Po raz pierwszy w sposób tak wyraźny prymas dystansował się wobec dążeń Watykanu do porozumienia się z rządem warszawskim. Ostatecznie Paweł VI uznał, iż od jednego tylko warunku Stolica Święta nie odstąpi, że jakiekolwiek układy muszą być prowadzone za zgodą episkopatu. Wkrótce jednak nieformalne rozmowy watykańsko-warszawskie zdominowane zostały sprawą przyjazdu papieża Pawła VI do Polski na uroczystości obchodów millennium chrztu Polski. W obliczu ostrego konfliktu z prymasem Wyszyńskim spowodowanym listem biskupów polskich do niemieckich władze komunistyczne nie zamierzały zgodzić się na papieską pielgrzymkę. Dodatkowo myśl przewodnia tych uroczystości, przypomnienie o nierozerwalnym związku istnienia państwa polskiego z katolicyzmem, doprowadzała do furii Gomułkę żywiącego szczególnie silne antyklerykalne uprzedzenia i przekonanego o zgubnym wpływie duchowieństwa na dzieje Polski. Pomimo, iż władze komunistyczne nie wyraziły zgody, pod pozorem uznawania przez Watykan za przedstawiciela Polski emigracyjnego samozwańca, na przyjazd papieża na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski Paweł VI nie porzucił nadziei na wizytę w Polsce. Przedstawiciele sekretariatu stanu w trakcie nieformalnych rozmów zasugerowali, aby władze zgodziły się na kilkugodzinną wizytę papieża na Jasnej Górze w celu odprawienia tam pasterki. W odpowiedzi komuniści postawili trzy warunki. Wrocław zamiast Częstochowy, nieobecność kardynała Wyszyńskiego w trakcie wizyty papieża oraz Rada Państwa jako jedyny gospodarz wizyty. W tej sytuacji pielgrzymka papieska stałaby się kolejną imprezą partyjną o antyniemieckim obliczu. Po fiasku rozmów kontakty pomiędzy Watykanem a władzami PRL zamarły na ponad 3 lata i dopiero zmiana ekipy rządzącej w Warszawie doprowadziła do ich wznowienia. Nowa ekipa Gierka postanowiła przewartościować dotychczasową politykę wobec Watykanu, zdając sobie sprawę, iż antykościelne posunięcia Gomułki doprowadziły do zamrożenia kontaktów Warszawy ze Stolicą Apostolską. Wznowienie po kilkuletniej przerwie relacji z Watykanem uwiarygodniło nowe władze w oczach świata zachodniego, co miało niebagatelne znaczenie wobec planowanej polityki gospodarczej wiążącej się z uzyskaniem olbrzymich kredytów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia była także chęć pozyskania przez nową ekipę choćby minimum wiarygodności w oczach Polaków po krwawym stłumieniu strajków robotniczych na Wybrzeżu. Pomimo oficjalnego zerwania z polityką Gomułki, władze komunistyczne nadal podtrzymywały swe stanowisko w sprawie neutralizacji politycznej Kościoła w Polsce, a przede wszystkim ograniczenia działalności politycznej jego hierarchii.
Nie dziwi więc kuriozalny punkt instrukcji dla negocjatorów, w którym zamierzano skłonić Watykan do ustalenia regulaminu funkcjonowania Konferencji Episkopatu Polskiego w taki sposób, aby przewidywał on periodyczne wybory przewodniczącego konferencji. Przewodniczący Konferencji Episkopatu może być wybierany tylko z listy biskupów przedłożonej uprzednio rządowi celem stwierdzenia, że rząd nie wnosi zastrzeżeń. W świetle tych decyzji ilustrujących prawdziwe intencje komunistycznych władz, rozmowy arcybiskupa Agostino Casaroliego z kierownikiem Urzędu do Spraw Wyznań Aleksandrem Skarżyńskim z kwietnia 1971 roku nie przyniosły żadnych efektów, a jedynie unaoczniły różnice dzielące obie strony. Szczególnie szokujące dla watykańskiego dyplomaty było żądanie, aby Stolica Apostolska uznała swoją winę za zerwanie konkordatu w 1945 roku oraz odwołała największego szkodnika w polskim kościele, biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. W odpowiedzi Casaroli wskazał na ciągłą dyskryminację prawną kościoła w PRL, który nie ma osobowości prawnej, podlegając jedynie ogólnym zasadom prawa o stowarzyszeniach. Równocześnie uznał, iż dopiero po likwidacji przeszkód, jakie władze stawiają przed polskim kościołem, możliwe będzie zbliżenie pomiędzy Watykanem a Warszawą. Zdaniem watykańskiego dyplomaty jak najwięcej problemów rząd PRL winien rozwiązać w bezpośrednich rozmowach z episkopatem. Ta zdecydowana postawa Watykanu wobec prób marginalizacji znaczenia polskich biskupów oraz podkreślenie niezbędności ich udziału w negocjacjach był konsekwencją smutnych doświadczeń z lat 60. Dla władz PRL najbardziej liczył się jednak propagandowy efekt tych rozmów. Dowodził tego komunikat dla prasy podkreślający, iż dojście do skutku tych rozmów zostało powszechnie ocenione jako dowód realizacji przez kierownictwo partii i rządu zapowiedzi do pełnej normalizacji stosunków z Kościołem. Dla dyplomacji Pawła VI niewątpliwym sukcesem był już sam fakt nawiązania rokowań po blisko czteroletniej przerwie. Rozmowy te były bowiem dla Stolicy Apostolskiej jedynym sposobem wpływania na politykę władz w stosunku do Kościoła. Zbliżające się uroczystości beatyfikacyjne ojca Maksymiliana Kolbego sprawiły, iż ponownie pojawiła się sprawa ewentualnej wizyty papieża w Polsce. Mimo iż poufne rozmowy nie przyniosły efektu, władze komunistyczne uznały za stosowne wysłanie po raz pierwszy po II wojnie światowej oficjalnej delegacji na uroczystości beatyfikacyjne w Rzymie. Równocześnie zaplanowano szeroko zakrojoną akcję informacyjno-propagandową skierowaną przeciwko środowiskom emigracyjnym. Zorganizowano także, jak to określano, kilkusetosobową wycieczkę byłych więźniów obozu oświęcimskiego, której część mogłaby wystąpić w pasiakach, jak sugerowało PRL-owskie MSZ. Beatyfikacja ojca Kolbego stanowiła niewątpliwy sukces propagandowy ekipy Gierka, która pokazała się światu jako otwarta na dialog z Kościołem, nieobciążona antykościelnym zacietrzewieniem Gomułki. Wrażenie odprężenia było tym silniejsze, że jeszcze latem 1971 roku władze zdecydowały się wykonać jeszcze jeden gest w stosunku do Kościoła. Jednostronnym aktem nadały instytucjom kościelnym posiadającym osobowość prawną prawo do własności nieruchomości użytkowanych przez nie przed 1 stycznia 1971 roku. Dotyczyło to przede wszystkim majątku poniemieckiego, formalnie użytkowanego przez Kościół na tzw. ziemiach zachodnich. Do kolejnej rundy rozmów arcybiskupa Casaroliego ze Skrzyńskim doszło w listopadzie 1971 roku, w trakcie których komunistyczny urzędnik długo wymieniał przypadki nieprzestrzegania prawa przez duchowieństwo. Dotyczyło to przede wszystkim samowoli budowlanej, czyli stawiania kościołów bez wymaganych zezwoleń oraz prowadzenia działalności katechetycznej bez kontroli ze strony władz oświatowych. Strona PRL-owska skarżyła się szczególnie na postępowanie biskupa Antoniego Tokarczuka, którego nazwisko, jak zanotował Casaroli, powracało od czasu do czasu w rozmowach jak imię prawdziwej czarnej bestii reżimu. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej nie tylko odpierał zarzuty, ale ze swej strony wysunął propozycję wymiany przedstawicieli dyplomatycznych, zaznaczając, że jeśli by nastąpiła jakaś forma stałego kontaktu między Polską a Watykanem, wówczas sprawa wygaszania placówki papę uległaby przyspieszeniu.
Rozmowy jednak ponownie zakończyły się bez żadnych ustaleń, gdyż władzom w Warszawie zależało jedynie na ich propagandowym wydźwięku. W maju 1972 roku doszło do ratyfikacji polsko-niemieckiego traktatu o granicach z grudnia 1970 roku, co umożliwiło Watykanowi ustanowienie stałych diecezji na ziemiach zachodnich. Wydawać się mogło, iż sprawa nie wywoła kontrowersji, jednak władze komunistyczne zanegowały potrzebę podziału olbrzymiej gorzowskiej administratury apostolskiej, obawiając się wzmocnienia struktury administracyjnej kościoła w Polsce. W tej sytuacji Stolica Apostolska dalsze działania uzależniła od decyzji polskiego episkopatu, który zasugerował wydanie jednostronnego aktu papieskiego. 28 czerwca 1972 roku ogłoszona została bulla papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae Caetus o normalizacji administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, w tym również o utworzeniu dwóch nowych diecezji, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, oraz mianowaniu dla nich biskupów. Stolica Apostolska wykorzystała przy tym fakt, iż nigdy nie uznała dekretu z grudnia 1956 roku wymagającego zgody władz na zmiany granic diecezji. Jak przewidywali polscy biskupi, władze komunistyczne musiały przełknąć tę gorzką pigułkę. Nie tylko bowiem nie udało się wymanewrować polskich biskupów z rozmów z Watykanem, ale na dodatek Warszawa sama pozbawiła się wpływu na proces ustanawiania stałych diecezji na ziemiach zachodnich. Dla osłodzenia tej porażki 15 października 1972 roku sekretarz stanu, kardynał Jean Villon, skierował do Kazimierza Papé list, w którym nakazał mu jak najszybciej zakończyć działalność kierowanej przez niego placówki w Watykanie. Jak tłumaczył to ksiądz Montalvo przedstawicielom ambasady PRL w Rzymie, uczyniono to w przekonaniu, że ułatwi ona osiągnięcie porozumienia w sprawie wymiany przedstawicieli. Do kolejnej wizyty arcybiskupa Casarolliego w PRL doszło w lutym 1974 roku, w trakcie której przyjmowany był według pełnego ceremoniału przysługującego ministrom spraw zagranicznych. W tej sytuacji kardynał Wyszyński, będąc zdecydowanym przeciwnikiem ustanawiania stałych kontaktów roboczych bez spełnienia przez władze postulatów kościoła, uznał za stosowne wyjechać do Gniezna i powrócić do Warszawy dopiero po zakończeniu oficjalnej części wizyty watykańskiego dostojnika. Pomimo protestu prymasa, który wskazywał, iż krok ten nieprzemyślany propaganda wykorzysta do przeciwstawiania Stolicy Apostolskiej episkopatowi i podkopie zaufanie społeczeństwa do kościoła, Paweł VI osobiście poparł ustalenia rozmów warszawskich, podkreślając w rozmowie z biskupem Dąbrowskim, iż ustrój, w którym żyjecie, jest ustrojem stałym. Nie ma widoków, aby coś się zmieniło. Dopóki żyje to pokolenie przywiązane do kościoła, jesteście silni, ale gdy ono przeminie, dziś macie prymasa, który jest symbolem jedności i siły, której komunistom nie udało się złamać. Macie biskupów i kapłanów tradycyjnie im wiernych, ale gdy przyjdzie nowe pokolenie wiernych i duchowieństwa, czy Kościół potrafi się tak opierać jak dziś? Ostateczna wersja protokołu o ustanowieniu stałych kontaktów roboczych, podpisanego przez Casarolliego i Czyrka 6 lipca 1974 roku, przewidywała ustanowienie przez obie strony swych przedstawicieli, przy czym przedstawiciel PRL został umocowany przy ambasadzie PRL w Rzymie, zaś przedstawiciel Stolicy Apostolskiej mógł w każdym przypadku przybyć do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na rozmowy z kompetentnymi przedstawicielami władz. Była to więc kompromisowa formuła ustalona z polskim episkopatem, zgodnie z którą delegat Watykanu nie miał przebywać na stałe w PRL. Delegatem Stolicy Apostolskiej został arcybiskup Luigi Poggi, a PRL-owskim Kazimierz Szablewski, który 23 grudnia 1974 roku złożył listy uwierzytelniające na ręce Pawła VI. Po śmierci kardynała Bolesława Kominka, ordynariusza archidiecezji wrocławskiej, komuniści nie zgodzili się na kandydaturę biskupa Władysława Rubina, wieloletniego działacza polskiej emigracji, podkreślając, iż wielu księży i biskupów pracowało dla utrzymania prastarego polskiego Wrocławia przy macierzy i stąd oni mają pierwsi prawo do Wrocławia.
Oskarżenie jednego z najbliższych współpracowników Pawła VI o brak patriotyzmu wywołało tak złe wrażenie, iż na wysłanie Poczdziego zdecydowano się dopiero po kilku miesiącach. Przez cały czas kardynał Wyszyński ostrzegał papieskich dyplomatów, iż komuniści nigdy nie wyrzekną się walki ideologicznej z Kościołem, z religią i nie wyrzekną się ateizacji i laicyzacji. Wynikało to jego zdaniem także z ich niesamodzielności i uzależnienia od Kremla, który wobec ciężkiej sytuacji szuka oparcia choćby w Watykanie. Prymas Wyszyński szczególnie zdecydowanie sprzeciwiał się wizycie Poczdziego w lutym 1976 roku, która zbiegła się z uchwaleniem zmian w konstytucji, przeciwko którym polski episkopat od dawna głośno protestował. Prymas w swych zapiskach skomentował ją dosadnie. Czyżby misja Poczdziego była chrztem nowej konstytucji? W trakcie majowej w 1976 roku wizyty watykańskiego przedstawiciela uczestniczył on w częstochowskich uroczystościach, w trakcie których biskup Tokarczuk wygłosił niezwykle zdecydowane przemówienie przeciwko fałszowi w życiu publicznym. Wściekły kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, osławiony Konkol, określił je mianem gangsterstwa politycznego. Osłabienie reżimu po czerwcowych strajkach robotniczych oraz narastanie kryzysu gospodarczego w PRL spowodowało, iż Poczdzi uzyskał wstępną zgodę Warszawy na stałą obecność przedstawiciela Watykanu w PRL. Zastrzeżenia kardynała Wyszyńskiego spotkały się z odpowiedzią kardynała Wilota, który oświadczył: taka jest wola Ojca Świętego i już nic nie można zmienić. Stolica Apostolska ma możliwość być obecną w bloku sowieckim i tej możliwości nie może stracić. Niejako ukoronowaniem tego kilkuletniego okresu intensywnych kontaktów pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL stała się wizyta Gierka w Watykanie w grudniu 1977 roku, w trakcie której Paweł VI wręczył mu memorandum domagające się nadania polskiemu kościołowi statusu osoby prawa publicznego, zgody na budownictwo sakralne, zakładanie stowarzyszeń katolickich oraz wolność nauczania religii. Jednocześnie sprawa ostatecznego ustanowienia stałego przedstawicielstwa Watykanu w Warszawie bliska była finalizacji, gdy 6 sierpnia 1978 roku Paweł VI zmarł w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Po krótkim pontyfikacie Jana Pawła I doszło 16 października 1978 roku do wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II i stało się jasne, iż dalsze negocjacje przybiorą zupełnie inny kształt. Polityka wschodnia Pawła VI wynikała z gorzkiego pesymizmu, owocującego przekonaniem o trwałości systemu komunistycznego, którego zmienić nie można, a zwalczać się nie da. Jedyne, co można było zrobić, to zapewnić katolikom we wschodniej Europie minimum praw umożliwiających przetrwanie długiej komunistycznej zimy. Czytał gadający grzyb.